Dzień dobry, kochani. Dzisiaj dzień 13, prawie z rana. Dzisiaj wstałam troszkę później, bo postanowiłam, że niedziela będzie takim dniem, gdzie wstanę naturalnie, tak jak potrzebuje moje ciało. To, co obserwuję, to też jeśli wyznaczycie sobie jakieś wyzwania, albo codziennie trenujecie, ćwiczycie, działacie w jakimkolwiek kierunku, warto być elastycznym, dlatego że mamy określone zasoby. Nie o to chodzi, aby odpuszczać, ale o to chodzi, aby rzeczywiście, jeśli potrzebujemy trochę więcej spania, to dać sobie tą godzinę, dwie więcej i obserwować, kiedy nasz umysł nam podpowiada, żebyś... Umysł jest bardzo sprytny, więc on nam będzie mówił, dobra, to pośpi jutro też dłużej, to pojutrze też może. Trzeba obserwować, gdzie tu jest granica i cały czas balansować między tym, nie dać się zwieść, tylko po prostu iść po swoje. Jednak warto... nauczyć się tej elastyczności, bo dzięki temu po prostu mamy w sobie radość, mamy w sobie optymizm i nie odpuszczamy tak łatwo, dlatego że potrafimy modyfikować to, co się pojawia. Czyli pojawia się zmęczenie, okej, widzimy to i idziemy za tym, dajemy ciału odpoczynek, jeśli potrzebuje, dajemy mu, nie wiem, inne jedzenie, jeśli potrzebuje. Trzeba iść za tymi potrzebami, bo inaczej łatwo odpuścimy, jak będziemy hardkorowo codziennie, tak jak ja bym wstawała codziennie 4:30, nawet w weekend, no to myślę, że szybko bym się wyłamała. Natomiast jeśli zmodyfikuję to sobie, jeśli pośpię sobie dłużej w weekend, tak jak dzisiaj na przykład do 7, czy tam do 6:30 i tak naturalnie się obudziłam i jeszcze miałam ochotę dłużej poćwiczyć, to zupełnie inaczej wszystko funkcjonuje, więc... obserwujmy siebie, obserwujmy swoje ciała, obserwujmy to, co do nas mówią, bo one mają w sobie mądrość większą niż nasze umysły. Muszą się ze sobą dogadać, a jak się dogadają, no to wtedy będzie flow. Obiecuję, że tak będzie. Cudnej niedzieli dla Was, trzymajcie się.